Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie temat instalacji w trzech kierunkach świata i mojego błędnego myślenia na temat dodatkowych diod, ale przy pojedynczych panelach. Bo nie wiem, jak to się sprawdzi później, jak będą panele w szeregu. Tam może być już problem. Na razie stoimy na pojedynczych panelach. Dlatego zbudowałem sobie, słuchajcie, taką instalację. Jest większy regulator wstawiony, żeby całą moc tych paneli zbierać, żeby nie było żadnego ograniczenia. Dalej jesteśmy w 12 V, ale już możemy operować mocą 60 A. Panele są 3 sztuki, 435 W peak. Każdy w bifacjalu, tylko po to tu jest ta osłona założona, żeby słońce nie wpadało od środka. Bo chcę Wam pokazać właśnie, jak się zachowują, jak płynie prąd, o, że tak można powiedzieć, z panela, który jest do słońca. Bo akurat słońce nam świeci, o, w tym kierunku widać tutaj po cieniu, czyli świeci nam na panel zachodni, na panel południowy, ale na panel wschodni nam słońce nie świeci. Także podchodzimy. I tutaj na bieżąco, słuchajcie, po kolei. Może tak, całościowo nam leci 17 A z wszystkich trzech paneli. Regulator to przerabia na 38 A. A tutaj nawet widać 37 A. A nawet na regulatorze możemy sobie dodatkowo zobaczyć, że mamy... o, jest fajnie, teraz widać, tak, mamy 17,5 A nam leci z trzech paneli. 32 V też. Suma. Chyba, czy nie, to jest połączenie, słuchajcie, równoległe, także suma, tak, suma wszystkich trzech jest, dobrze mówię? Tak, bo tutaj woltaż na jednym poziomie zostaje, tylko ampery nam rosną w układzie równoległym i tutaj właśnie taki mam układ, jak jest tutaj podpięty, tylko inne rozdzielacze i leci nam właśnie. Jeszcze raz, normalnie jakiś stres mam. 17,5 A, 32 V i tutaj nam to przerabia na 38 A. A tutaj fajnie, dokładnie to widać z bocznika. Tutaj mam bocznik, który mierzy, co wchodzi do baterii, co wychodzi. A bocznik nam pokazuje, że do baterii leci 13,3 V, 38 A, co nam to daje 516 W. Z kierunku, tak jak widać tutaj po cieniu, jak widzicie, pada nam na ten panel i na ten panel nam pada, czyli zachód, południe, a na wschód tam jest zimny ten panel. Zobaczmy, jak się zachowują panele osobno. Wschodni panel daje nam 2,8 A, południowy daje nam 7,6 i zachodni daje nam też tak około, no to tak samo w miarę nam wychodzi, bo słońce mamy tutaj po rogu, czyli w takim układzie jak tutaj nie ma potrzeby, co ja błędnie myślałem, stosowania jeszcze dodatkowo diod, bo każdy panel ma swoje diody tutaj ogólnie wstawione, czyli podpinając pod każdy regulator panele równolegle, nie musimy stosować diod. Zobaczymy, jak będzie, jakbym na przykład chciał podpiąć trzy takie szeregi, prawda? Trzy razy szeregowo i później to wszystko razem równolegle. No to tu już pomiędzy by były pewnie jakieś problemy, albo był jeden zacieniony i muszę to sobie zbadać i wtedy już te diody raczej będą tutaj potrzebne. Nie jestem tego pewny, bo wiele rzeczy brałem za pewnik, a później wychodziło jak wychodziło, także ja cały czas mówię, że ja się tego uczę i kiedyś może nauczę, albo się nie nauczę, bo mi tu niczego później bo to nie będzie potrzebne, ale jak to mówię, jak się czegoś nauczyć, wiedzę będziesz miał, to już wiedza tak naprawdę zostaje twoja. Słuchajcie, chyba powiem tak, bardzo szybki film pokazany, jak co działa. Jeszcze raz może się przejdziemy, bo teraz tak już do piekło konkretnie. I słuchajcie, jeszcze raz. Dalej leci nam 17,6.
prąd z paneli jest 32, także tu się chyba raczej nic nie zmieniło. I to nam daje 13,4, 38 amper i 500 watów, także więcej tu chyba z tego nie wyciśnie. Chyba że jeszcze, powiem wam, spróbuję to obrócić, żeby tylko jednym panelem był, ale może i nie, o, może inaczej. Ściągniemy górę. Już teraz to wiemy, co jest. O, i damy tutaj słoneczko na ten panel. Czy się coś zmieni, czy będzie więcej? O, zobaczcie, 19 idzie. Patrzcie, tu 19 idzie, 31,2. I co nam to zrobiło? Słuchajcie, 13,4 i 41 amper, 42 ampery, 550 voltów. Nie było przedtem tyle samo? Powiem wam, ja już tego wszystkiego tak naprawdę nie pamiętam na raz. No, 42 ampery, no ale skoczyło nam o 2 ampery. I teraz sobie jeszcze zobaczmy, jak już jesteśmy, czemu nie. Teraz z tego panela, na który nam jeszcze od środka światło wpada, mamy 3,11. Tutaj mamy 8, ale ogólnie się chyba warunki słoneczne poprawiły. I tutaj mamy 7. Także spróbuję go obrócić jeszcze. No tutaj by facjalek fajnie sobie radzi. Zobaczymy. Już nie będę stop klatki dawał. O, spróbuję go obrócić, żeby tamtym panelem był bardziej do słońca. No, nie takie proste, słuchajcie. Tu jest 80 kg przynajmniej, a te kółeczka już w ziemię wbijają. O, ja tu po cieniu będę widział. O, jest. Jest centralnie do cienia. Ten do słońca, tamten jest praktycznie nie w słońcu, a ten idzie tyłem. No zobaczmy, jak to teraz wygląda. No i tak, lewy, czyli ten, co dostaje tutaj, praktycznie pół panela cały czas działa. Mamy 5,5. Teraz ten, co praktycznie nie dostaje słońca, bo ani z tej, ani z tej, 3. No i ten, który dostaje najlepiej, daje nam 10 amper. Daje nam to sumę. Słuchajcie, 20 amper już idzie. Ja mam bezpiecznik 16. W tym układzie, także tutaj już 20 trzeba, już go czuć, że ciepły 20-amperowy bezpiecznik trzeba. Z drugiej strony, jeśli to by było gdzieś na ścianach, no to ta strona nie zadziała, tylko i wyłącznie w takim układzie jak teraz zadziała. Ale dobra, ciśnie ładnie, prąd mamy 31,6 i słuchajcie, daje nam to 13,4 V, 43,42 A, 580 watów. No tutaj się podniosło troszeczkę jeszcze. No tutaj aż po 20 amper podchodzi. Także ciśnie. Fajnie. Tyle. Słuchajcie, mi się wydaje, że taki układ bardzo fajny, ale no trudny do zrobienia. Chyba że się tak budynek ma na południe, że to można na wschód, południe i zachód obłożyć go panelami, no to wtedy, powiem wam, idealnie na okres właśnie od jesieni do wiosny, super sprawa. A ja będę się jednak trzymał bardziej układów albo jeden kierunek, albo właśnie taki układ w tego klina po prostu. Tylko bardziej trzeba tego klina rozszerzyć, robić południowy wschód, południowy zachód, bo teraz nie, teraz mamy dobrze, południowy wschód, południowy zachód, tak, bo jest kąt 90 stopni. Bo wschód-zachód to by tak było jak teraz, jedno na drugie, a to już po prostu za dużo. Także taka instalacja, oczywiście z niej będzie omówienie, tylko z innym regulatorem, dokończenie serii 12 V właśnie na tym najsłabszym regulatorze i później będziemy lecieć z seriami dalej, już mocniejszy regulator później będzie, oczywiście jak do mnie dojedzie, 12 V 40 A, później 12 V 60 A i później wchodzimy na serię 24 V, też układy, tylko dwa układy, czyli południowy wschód, południowy zachód i normalnie jednostronny układ i finalnie wejdziemy na, bo może pokażę, na 48 V, bo przyjechał do mnie bardzo fajna rzecz, dzisiaj do mnie przyjechała, praktycznie ciężka do zdobycia i no masakra było dziś kupić, nie było opcji. Takie coś, słuchajcie, to jest przetwornica z 48 V.
Także taką przetwornicę zdobyć, a taką to w ogóle nie zdobędziecie nigdzie, bo to jest robiona przetwornica, jeszcze podobno jakiś temat dla wojska. Także jeden z widzów mi przysłał, producent takich przetwornic, waży to prawie 30 kg na transformatorach i powiem wam, super sprawa, dziękuję bardzo. On nawet mówił, żeby nie pokazywać tego, ale temat dla mnie bardzo fajny, przez to, że u mnie już pomału tutaj się zaczyna dziać. Tutaj kończymy pomału zabawę z tym magazynem, a zaczynam zabawę. Widzicie, wszystko rozgrzewane, cały dom przepinam, zaczynam zabawę, żeby tylko na jednym falowniku zapiąć, słuchajcie, cały dom, czyli dołączona będzie jeszcze ta bateria tutaj do układu, tu jeszcze będą dołożone baterie. Będzie tego finalnie 45 kWh i schodzę z takiego układu, o jak był, praktycznie na trzech falownikach, będzie wszystko na jednym falowniku. No i przy takim układzie trzeba sobie rozpisać i to konkretnie obciążenie na fazy, bo żeby wykorzystać się maksymalnie, bo jak wiemy, DE12 ma na jedną fazę max 6 kW i tyle, później już pobiera z sieci, ale jednocześnie my wszystkie razem obciążyli, to niestety braknie. Także tak to wygląda, słuchajcie. No nic, lecimy z tematem dalej, czyli szczęścia, zdrowia, pomyślności. Co mam więcej powiedzieć? Dajemy radę. Zdrowia.